Witam moi drodzy na kanale. Kontynuując serię odcinków poświęconych pasmom fal ultrakrótkich, w dniu dzisiejszym chciałem przedstawić charakterystykę pasma 144 MHz. Jest to dość powszechne pasmo wykorzystywane przez krótkofalowców na całym świecie. Przydzielony zakres częstotliwości w Polsce to jest 144 do 146 MHz. Ameryka Północna, Południowa i Azja to jest zakres do 148 MHz. Może zanim skupię się na jakichś szczegółach, chciałem powiedzieć troszkę o swoich przemyśleniach na ten temat. Wielu początkujących krótkofalowców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z radiem, zaczyna od pasma UKF-owego. Powszechnie kupują urządzenia FM-owe, stosują anteny pionowe i cały czas marzą o dalekich łącznościach krótkofalowych, nie skupiając się na aspektach, jakie można uzyskać zrobienia łączności na falach ultrakrótkich. Dlaczego o tym mówię? Przeglądając forum, jak również słuchając opinii wielu kolegów, odniosłem wrażenie, że duża część krótkofalowców, między innymi w Polsce i na świecie, ma duże problemy antenowe z instalacją systemów antenowych na fale krótkie. Wszyscy, tak jakby po wizytach w klubach, zauroczeni szumem fal krótkich, możliwymi zasięgami, skupiają się na tym zajączku, który próbują gonić, czyli zrobić licencję, zbudować duże anteny krótkofalowe i wykonywać łączności międzykontynentalne. Mam nadzieję, że ten odcinek da do myślenia niektórym i spróbują swoich sił właśnie na paśmie UKF-u. Wiele lat temu swoją przygodę z radiem również zaczynałem od UKF-u i tak jak tutaj wspomniałem, kupiłem radio UKF-owe, robiłem łączności w polaryzacji pionowej. Niemniej czytałem literaturę, między innymi taką książkę, którą polecam, Poradnik ultrakrótkofalowca. Czytając poszczególne rozdziały, dość mocno zafascynowałem się pasmami UKF-owymi. Jednak z braku jakby dostępu, czy też ten dostęp przyćmił mi, że tak powiem, wizyty w klubach, gdzie usłyszałem, jak to prosto można robić łączności krótkofalowe z całym światem, całkowicie przyćmił mój zapał do wykorzystania potencjału fal ultrakrótkich. Po latach, zasycony robieniem łączności na falach krótkich, postanowiłem wrócić do UKF-u. Wykonywałem różne łączności za pomocą technik dostępnych, meteor scatter, troposferyczne. Udawało się wykonywać łączności na dalekie dystanse, które, jak dziś twierdzę, dawały mi większą satysfakcję niż wykonywanie niejednej dalekiej łączności na falach krótkich. Dlaczego o tym wspomniałem? Na wielu forach czytałem informacje, że pasmo UKF, SSB na paśmie dwumetrowym w dużym uogólnieniu, mowa tutaj o wyższych pasmach UKF-u, umarło. Nijako umarło. Ja tutaj przytoczę taką myśl, którą kiedyś usłyszałem od kolegi, że UKF może w Polsce czy na świecie umarł, kiedy wprowadzono do powszechnej sprzedaży radiotelefony FM, przenośne i anteny pionowe. Sięgając pamięcią do jakichś opowieści starszych kolegów, jak to wcześniej się wykonywało łączności na pasmach UKF, stosowano urządzenia modulacją AM, SSB, tylko i wyłącznie do łączności pionowej, do polaryzacji pionowej, no uzyskując przy tym bardzo duże osiągi, jeżeli chodzi o zasięg stacji. No i oczywiście użytkowników tego pasma było więcej. Korzystając tak jakby z okazji, chciałem tutaj zachęcić do krótkofalowców, którzy jakby szukają swojej drogi na UKF-ie, którą chcą podążać, żeby przystanęli troszkę i spróbowali swoich sił właśnie w pasmach UKF-owych.
Nie jest to takie trudne. Dostępność sprzętu z modulacjami SSB jest dużo większa niż kiedyś. Urządzeń nie trzeba budować. Systemy antenowe nie są duże. Z reguły duży odsetek osób mieszka w blokach na dużych wysokościach, gdzie można w bardzo dobry sposób wykorzystać potencjał zainstalowania wysokoanteny i przy tym udziale wykonywać łączności. To może tyle woli wstępu. Mam nadzieję, że w dalszej części materiału przedstawię troszkę charakterystykę tego pasma. Pasmo dwumetrowe o częstotliwości 144 MHz o długości fali zbliżonej do 2 metrów można wykorzystywać do różnych łączności na różne dystanse przy wykorzystywaniu różnych technik radiowych, które są bardzo ekscytujące. Ja nie mówię, że łatwe, ale przy zrozumieniu pewnych zjawisk, obserwacji atmosfery, obserwacji stanu propagacji, można pewne zjawiska przewidzieć. Może przejdziemy poprzez poszczególne techniki łączności. Jeżeli chodzi o pasmo 144 MHz, najczęściej przy łącznościach SSB wykorzystuje się tak zwane tropo, czyli propagację troposferyczną. W naszych szerokościach geograficznych, tutaj Polski, najczęstsze zjawisko i łączności występują w okresie letnim, od lata do jesieni. Są ściśle związane tutaj właśnie z aktywnością Słońca. Jeżeli chodzi o czasy, w których można wykonywać łączności, są one bardzo wdzięczne. Ja je bardzo lubię, ponieważ największe prawdopodobieństwo wykonania łączności na paśmie 2 metrów zaczyna się po godzinie 18 i trwa do godziny 24. Czyli można powiedzieć w godzinach, kiedy już wrócimy z pracy, zrobimy pewne obowiązki i możemy się skupić tutaj na naszym hobby. Jeżeli chodzi o propagację troposferyczną, zasięgi stacji są, powiedzmy, zbliżone do około 2000 km. Najczęściej do wykonywania tych łączności można wykorzystywać, tak jak wspomniałem, modulację SSB, ale z racji tego, że propagacja jest dość mocno zmienna, zachęcam tutaj wykorzystywanie technik telegraficznych i emisji cyfrowych. Jeżeli tutaj jesteśmy już przy tych emisjach cyfrowych, bardzo fajnie można wykorzystywać program WSJTX, emisje cyfrowe dostępne na tej platformie, czyli FT8, FT4, czy też na przykład MSK144. To może tyle, jeżeli chodzi o ten rodzaj propagacji. Może tak jeszcze ogólnie. No, powstaje ono w momencie, kiedy silne pole promieniowania słonecznego naświetla Ziemię. Masy cieplne powietrza powodują wiry, które poprzez ocieranie się o siebie ładunków powstają takie obłoki magnetyczne, które odbijają fale. To może tak w dużym skrócie. Inną własnością pasma 2 metrów i jakby propagacji na tym paśmie jest tak zwana propagacja fali. Ja przyznam szczerze, jeszcze nie udało mi się najprawdopodobniej wykorzystywać tych własności, bądź jakby nie udało mi się wychwycić, że to jest konkretnie ten rodzaj propagacji. W dużym uproszczeniu do technik fali wykorzystuje się anteny kierunkowe ze zmiennym azymutem i elewacją. W momencie, kiedy zjonizowana warstwa atmosfery przez tą zjonizowaną warstwę atmosfery przebiegnie na przykład rój meteorytów, może pobudzić tą warstwę i tworzy się taki wachlarz. Oczywiście wachlarz jest pod odpowiednim kątem i teraz, żeby wychwycić możliwość wykonania łączności poprzez odbicie od takiego
niewidzialnego wachlarza, należy mieć możliwość podniesienia anteny w elewacji. Oczywiście pewne zjawiska trzeba przewidywać, kierunki, z których takie zjawiska mogą występować, też trzeba znać, kierować w te miejsca anteny i regulować kąt. Jest on o tyle charakterystyczny, że gdy na przykład mamy anteny pochylone równo nad horyzontem, nie słyszymy stacji, a w momencie podniesienia anteny o jakiś tam x kąt, słyszymy sygnały. Są one stosunkowo słabe, ale czasami przy odrobinie szczęścia mogą być bardzo mocne. Jeżeli chodzi o te takie nieprzewidywalne warunki, tutaj chciałem jeszcze nakreślić technikę, której, powiem szczerze, osobiście jeszcze nie wykorzystywałem, ale odległe burze, tak? Odległa burza o ileś kilometrów od stacji. Kierujemy w to miejsce anteny i w momencie, jeżeli piorun uderza w ziemię, jonizuje powietrze, od tego śladu można odbić sygnał radiowy. Oczywiście są to dość krótkie interwały czasowe i tutaj do tych odbić najlepiej wykorzystywać techniki cyfrowe, na przykład technikę MSK-144 wykorzystywaną w łącznościach meteorytowych. Oczywiście zasięgi stacji dochodzą, powiedzmy, do około tam 300-400 km, bo jest to uwarunkowane wysokością odbicia. To tyle może, jeżeli chodzi o te systemy, o te rodzaje technik łączności. Meteor Scatter. Odbicie od meteorytu. To, co wspominałem tutaj przy okazji pasma 6 metrów, tak samo w paśmie dwumetrowym można dość powszechnie wykorzystywać tą technikę. Czyli szybka telegrafia bądź emisje cyfrowe MSK-144 bądź FSK-441, już jakby wyparta troszkę przez tą pierwszą. W momencie, kiedy rój meteorytów wchodzi w atmosferę, jonizuje warstwę, powstaje ślad, od którego sygnał się odbija. I tutaj, tak jak wspomniałem to poprzednio, czas odbicia jest krótszy, dochodzący do 1 do 2 sekund, czasem 3, ale przy stosowaniu techniki MSK-144 praktycznie pół sekundy wystarczy, żeby przesłać komunikat. Więc tutaj jakby nie ma to znaczenia, czy to odbicie jest długie, czy krótkie. Ważne jest, żeby był meteoryt, zjonizowana warstwa i odbicie nastąpi. No i tutaj odbicia są różnie, nawet dochodzące do 3500 km, jeżeli chodzi o meteoryty. Oczywiście meteoryty nie latają często, tak? Roje meteorytowe są ograniczone tutaj jakimiś interwałami czasowymi, najczęściej w kwietniu, maju, w sierpniu, w lipcu, czasami, no i w grudniu, tak? Oczywiście mowa tu o dużych rojach meteorytowych, gdzie tam ilość ZHR w ciągu godziny sięga od 40 do 120. Oczywiście cały rok jest możliwość robić łączności za pomocą meteorytów sporadycznych. Oczywiście wymaga to troszkę cierpliwości. Kolejną techniką wykonywania łączności w paśmie dwumetrowym jest tak zwana aurora, czyli zorza. Czyli odbijanie fali radiowej od zjonizowanych obłoków magnetycznych, które powstają w atmosferze, najczęściej w półkuli północnej. Jeżeli chodzi o Polskę, ta technika jest rzadko dostępna tutaj w szerokościach, powiedzmy, Polski północnej, południowej, ale jeżeli chodzi o Polskę północną i tutaj Skandynawię, ta technika łączności jest dość powszechnie wykorzystywana, bo występuje bardzo często. Jeżeli chodzi o technikę łączności Aurora, no tutaj oczywiście wprawieni radiooperatorzy mogą przeprowadzać łączności SSB. One są dość kłopotliwe, ponieważ składowa częstotliwości fonicznej jest pozbawiona pewnych częstotliwości i ten dźwięk jest taki mocno chrapliwy, tak jakby zza światów, ale
Jeżeli sygnał jest dość mocny, w łatwy sposób można go zdekodować. Przy tej technice najczęściej wykorzystuje się właśnie łączności telegraficzne. Myślę, że łączności cyfrowe tutaj nie wchodzą w grę, ponieważ właśnie zniekształcenie tego sygnału powoduje, że emisje cyfrowe mogą nie być dekodowane przez nas, nasz system komputerowy. To może tyle, jeżeli chodzi o Aurorę. Tu oczywiście zasięg łączności jest zbliżony jak przy łącznościach meteorytowych. Kolejną techniką łączności jest technika R-scatter. Ja może w innych częściach tutaj poświęconych właśnie łącznościom na falach ultrakrótkich pokażę, jak wykonywać takie łączności. Oczywiście nie jest to technika trudna. O co w tym wszystkim chodzi? Na wysokości około 8 do 10 km nad ziemią latają tysiące samolotów. Możemy śledzić ich przeloty za pomocą różnego oprogramowania. Ja na ten przykład wykorzystuję oprogramowanie AirScout, które pokazuje mi praktycznie z różnych baz ściąga dane i pokazuje mi aktualną pozycję samolotów na niebie. Jeżeli chodzi o tą technikę łączności, chodzi tutaj dokładnie o odbicie wiązki nie od samolotu, a od smugi rozgrzanych gazów, które wylatują z silników. Najczęściej, jeżeli taki samolot przelatuje przez wiązkę anten nakierowanych na siebie, na szerokości wiązki anteny, powiedzmy 30 stopni, jeżeli ten samolot znajduje się już w momencie przecięcia tej wiązki, najczęściej to jest odległość około 300 km pomiędzy stacjami, czyli sumaryczna odległość taka najczęściej popularna przy tych łącznościach jest około 600-700 km. Między 300-350 km od stacji, nisko nad horyzontem, wiązka anten jest skierowana, następuje odbicie od właśnie rozgrzanego powietrza z silników. Do tych technik łączności tutaj polecam emisję FT8. Bardzo ciekawe łączności można tutaj zrobić właśnie na dystansach dochodzących praktycznie do 850 km. Jeżeli chodzi o techniki takie powiedzmy wymagające mniejszych nakładów finansowych, bardzo ciekawym jakby dziedziną pasma fal ultrakrótkich, a konkretnie pasma dwumetrowego, są łączności satelitarne. Oczywiście, jeżeli chodzi o łączności satelitarne, to już jest mowa o jakimś duobandzie, tak? Bo najczęściej nadajemy na paśmie dwumetrowym, słuchamy na paśmie 70 cm, bądź w drugą stronę 72 metry. Oczywiście dzisiaj dostępnych satelitów na orbicie może nie jest zbyt dużo, ale oczywiście ilość, która jest dostępna, praktycznie mamy około 3 satelitów do łączności SSB i powiedzmy takich, nazwijmy to najbardziej popularnych, FM-owych, też przynajmniej 4. Oczywiście łączności, jeżeli taki satelita leci nad ziemią na wysokości około 240 km, no to powiedzmy stacja ISS, ale są satelity, które latają na 500 km nad ziemią bądź 1200. Zasięg już takiego satelity jest dość ciekawy, ponieważ sięga na przykład wybrzeży Stanów Zjednoczonych. Na przykład taki satelita AO7, jeżeli wybierze się odpowiedni przelot, nieduże pochylenie anteny, około 10 stopni nad horyzontem, powoduje, że mamy okno czasowe około 5 minut na zrobienie łączności właśnie z Ameryką Północną. Ja może tak jeszcze w późniejszej części tego materiału troszkę porozmawiam o potencjale stacji, bo oczywiście jest on istotny, ale chciałem omówić poszczególne możliwości przeprowadzania technik łączności na falach ultrakrótkich. Mamy oczywiście jeszcze technikę, powiedzmy taką najtrudniejszą, mowa tutaj o łącznościach EME, czyli Ziemia, Księżyc, Ziemia. Mowa tutaj jest o odbiciu fali radiowej
wyemitowanej z Ziemi, odbiciu jej od jądra, i głównie od jądra, ale też częściowo od powierzchni Księżyca, która wraca z powrotem na Ziemię po około 3 sekundach i jest możliwa do odbioru tutaj przez operatorów, powiedzmy, po drugiej stronie globu. Są to najtrudniejsze łączności wymagające tutaj dużego potencjału, jeżeli chodzi o stacje pod względem antenowym i mocy zainstalowanej, jeżeli chodzi o łączności SSB. Jeżeli chodzi o emisje cyfrowe, praktycznie korzystając z technik WSJT-X, 10-elementowa antena 100-watowy wzmacniacz bądź transceiver wystarcza do tego, żeby przeprowadzić łączności ME ze stacjami o większym potencjale. Jak widzimy, nie jest to zbyt dużo. I mamy jeszcze emisje cyfrowe. Mowa tutaj o różnego rodzaju emisjach, jak APRS, czyli Automatic Position Tracking System, Whisper, o którym tutaj wielokrotnie wspominałem, do którego zachęcam. Ja praktycznie w zeszłym roku, przez ostatnie pół roku korzystałem właśnie z monitorowania propagacji w paśmie Whisper w paśmie 2 metrów. Udało się przy mocy około 50 W uzyskiwać połączenia tutaj ze stacjami, powiedzmy, z Francji, z Niemiec, z Belgii czy też ze Szwajcarii. System łączności DMR, SSTV, czyli wolnoobrazkowa telewizja, czy też jakieś pakiety danych w postaci pakiet radio, już dzisiaj mniej dostępnych. To może tyle, jeżeli chodzi o dostępne możliwości. Teraz troszkę o potencjale stacji. Tak jak wspomniałem, wielu krótkofalowców ubolewa, że nie może zainstalować anten, konstruuje na balkonach różnego rodzaju patyki, kawałki drutu, które, powiedzmy, udaje im się zestroić, ale sprawność tej anteny jest głęboko na minusie. No i praktycznie wykorzystanie takiego potencjału stacji jest możliwa tylko i wyłącznie przy łącznościach cyfrowych bądź przy lepszych warunkach fonicznych na bliższe dystanse. Tutaj gorąco zachęcam do pochylenia się nad tematem i próby aktywowania się na paśmach UKF-owych, żeby troszkę zwiększyć zaangażowanie tutaj amatorów na tym paśmie, co przełoży się na większe grono słuchających i lepsze możliwości wykonywania łączności. Co do potencjału. Na początek, jeżeli chodzi o pasmo 2 metrów, tutaj cały czas mówię, skupiam się tylko i wyłącznie na łącznościach SSB. Łączności FM-owe lokalne są dobre do testów, do jakiejś kontroli, czy też używania radiotelefonów na bliższe dystanse. A jeżeli chodzi o samą technikę, skupiłbym się tutaj na polaryzacji poziomej, która jest powszechnie wykorzystywana właśnie w technikach łączności SSB. Co do potencjału, myślę, że takim wyjściowym poziomem na początek wystarczy tutaj spokojnie 100 W i jeżeli w zależności jaka technika łączności i też możliwości tutaj stacji pozwolą, można wykorzystywać na przykład, jeżeli ktoś nie ma możliwości zainstalowania obrotnicy, czy też ma tylko część horyzontu widoczną, może zainstalować antenę w postaci kilkuelementowej anteny, na przykład między 3 a 5 elementów. Jeżeli chodzi o łączności Meteor Scatter, czy FAI, czy satelitarne, spokojnie 3 elementy do 5 wystarczą i 100 W mocy i emisje cyfrowe, żeby tutaj przeprowadzać łączności. Jeżeli ktoś na przykład posiada domek, nie ma obrotnicy, może ustawić 10-elementową antenę skierowaną na Księżyc, przypiąć do tego zestawu 100-watowy wzmacniacz za pomocą właśnie techniki JT65
dostępnej właśnie w programie EWS JTX-a, może robić łączności tutaj z mocnymi stacjami za pomocą techniki EME. Łączności satelitarne, tu już wspomniałem, kilkuelementowe anteny skrzyżowe bądź jedna antena, na przykład trzyelementowa duo bander dwójka z 70 i spokojnie można wykonywać łączności z satelitami stosując moc od 5, maksymalnie 25 W. Więcej nie potrzeba, jest to sprawdzona technika. Jeżeli chodzi o technikę Hairscatter, myślę, że po moich próbach, jakie tutaj wykonywałem, tak samo wystarczy spokojnie. Może tak, minimum to jest moc, oczywiście robią koledzy łączności z mocą 50 W. Ja powiem, że jednak takim minimum wyjściowym to jest moc 100 W, żeby można powiedzieć robić łączności od każdego samolotu, od każdego przelotu. 100 W wystarczy, żeby robić łączności na dystansie do 700 km. Jeżeli chodzi o łączności troposferyczne, no tutaj tak jakby oczywiście bliższe dystanse można spokojnie wykonywać tym samym systemem, o którym tutaj wspomniałem. Jeżeli mowa tutaj o jakichś dalszych łącznościach dochodzących do 2000, 2500, no tutaj już musi być przynajmniej 10 elementów, 9 elementów bądź 10 elementów, no i moce powyżej 100 W. To może tyle w tej części. Podsumowując jeszcze na koniec, gorąco zachęcam do lektury. Jest ta pozycja dostępna i w księgarniach, i też w wersji elektronicznej na stronie PKUKF, gdzie można sobie interesujące strony wydrukować, przeczytać i zgłębić swoją wiedzę z zakresu technik ultrakrótkofalowych. Mam nadzieję, że ten materiał Was zaciekawił. Jeżeli będziecie mieć jakieś pytania dotyczące właśnie potencjału, czy też chcielibyście wykonać jakieś próby łączności, proszę się ze mną kontaktować. Mam nadzieję, że pomogę. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału i do obejrzenia kolejnych odcinków. Cześć!